Najważniejsze jest oczywiście kawa, drugim jest woda. Czasami ludzie tak sobie nie zdają sprawy, ale też się nad tym nie zastanawiają, ale no kawa jest złożona w 90 paru procentach właśnie z wody, więc to ona wpływa też bardzo, bardzo mocno na smak. Ale tutaj to jednak się zaleca albo używania filtrów, albo są bardzo dobre wody butelkowane w marketach, ale wtedy warto przeczytać zawartość minerałów. Im niższa tak naprawdę, tym lepiej.